Witam Was bardzo serdecznie, tu jest Betairon i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Max Payne. Rozdział... szósty? Szósty. Eliska, sprawdź sobie, wczytaj, co? Szósty, część pierwsza. Są trzy części, mówiłam ostatnio chyba. Nie wiem, ostatnio bardziej mam ochotę, tak patrzę na to mój pulpit, myślę, co by sobie jeszcze zainstalować, bo mam teraz więcej miejsca. Pozbyłam się większości, powiedzmy szpargałów. To nie były szpargały, ale powiedzmy, ja je nazywam szpargały. I mam dużo miejsca, aż za dużo miejsca, więc mogę zawsze sobie coś doinstalować. No i się tak zastanawiam też, jak siadam do nagrywania, tak... Czy GTA 4 sobie zacząć nagrywać w dniu akurat dzisiejszym, powiedzmy, że w dniu dzisiejszym, albo w ogóle w dniu jakimkolwiek następnym, jak potrzebuję coś nagrać sobie, no to tak. Żeby dotrzeć na dach, należało skorzystać z windy w pomieszczeniu za drzwiami. Tak miałam napisy włączyć. I tak się przepraszam, odbija mi się po bananie. Aha, tu jest ten! Ojojoj, gra! Ojojoj, szybki zapis F5. Nie wiem, czy mi się nie zepsuje ten mój program. Dobra, mniejsza z tym. Sprawdzę sobie to poza odcinkiem, co ja mam pod F5, żeby mi się nie zepsuło. Dźwięk. Dźwięk nie, no napisy w sterowaniu nie będą. Gra. Odpowiedzi. Celownik. Dźwięk. Nie ma. Tak, wyjdź sobie. I tak patrzę, tak... GTA 4 czy Max Payne? Tak... GTA... Nie, ani to... Tak. Przywiozłem pizzę. Nie znam cię, spadaj, bucu. Ty, ja ci dam, spadaj, bucu, ja kulkę ci mogę dać w... Pizza. Z kulkami. I tak... Kurde, ale Max Payne bardziej mnie ciągnie, żeby kliknąć i sobie pograć. Nie wiem. Zdarzeje się, jasne. Też. Kurde, czy 4 w tym roku? O Boziu. O panie, czy 4 w tym roku? Aha, na shifcie też można było robić, zapomniałam. Trochę za dużo chodzenia było. Nie chcę jeszcze próbować F5, bo tak jak mówię, może mi się coś zepsuć. I tak więcej raduchy mi sprawia Max Payne. Niż... Znaczy GTA też zajebiste, nie powiem, że nie. Żeby ktoś by powiedział, zaraz będzie... Ale jak to? Przecież GTA... GTA 4 też... jest za... Ojojojojoj, niepotrzebnie. Tak, teraz to... Nie wyjdę! Czytaj. Nawet jak tak ginę sobie beznamiętnie, chyba bardzo namiętnie ginę. O, pany. Kotki 2. Chyba szczurki 8. Szczurki 3? Moja brygada, armio, idź ich tam pogryźć. Dzień kobiet. Pierdziela mi. Nie, nic jeszcze nie... dostała. Ktoś dostanie różkę. Stój! Łopanie, ty jakby mnie zaraz przefindzolował z tą szczerbą, to ja bym, kurde, leżała. I płakała. Au. Przestałam liczyć, ile zginęłam. Może ktoś... będzie liczył. I będzie, pani zginęła już 1 500 900. Gratuluję, wygrała pani nagrodę Nobla ilości ginięciu. No nadchodzi, chcesz, to cię zastukam. Nie chcę. Chodźcie. Woohoo! No to nie, no to gincie, pa, kurde, trzeba było siedzieć pod kloszem. Nie pyskować. Jeszcze ktoś tam jest pewnie, co? Nie, ty siedź. Nie bierz przykładów z twoich kolegów. Bo to się źle skończy dla ciebie. Dla mnie też. Ty się zapisz, kobieto. Zginę. Załatwię cię. Co? Mam nadzieję, że tam nikogo nie... Nie
nie wiem o co chodzi. Bliżej? Nie. Nie słyszeliście, ja też nic. Gramy sobie po prostu Maxa Payna. Ginę! Nie doskoczę, bo zginę! Ale czemu to tak ciemno? Really? Czy ja mam tam skoczyć, czy to są jakieś jajca? A nie! Gdzie? Nie strzelaj, ja nie. Znasz tych matołów z pralni? Ja? Nie. No, to nie jesteś ja potrzebny. Nie? Co? Nie. Pralnia? Tak, znam. Wprowadź mnie tam. Dobra, już dobra. Jaki przych... Last. Nie ma sprawy. Pójdę z tobą do pralni, wprowadzę cię. Nie ma sprawy? A możemy przez... O, życie. Życie, mam do stópek. Jest, no, zejdźcie stópki, bo dobra, raczej wszystko... idę, prowadź. Dobre, stópki leczę! Panie, jeszcze kawałek stópki mi zostało. Muszę się uleczyć. Stój, kurde, muszę się zapisać. Patrz, jak się leczę. Łap szczurki, będą smaczne. Nie, ty jesteś, stój. No chodź, rusz się, gdzieś ty idziesz? Rusz się. Tędy? Ja, tędy. Bo musimy iść tam do pralni. Luigi. Luigi otworzył pralnię. Chodź tu. Powiedz, że masz Mariego. Mariego, what? Mariego. Przepraszam. Mariego. Marynowanego. Tam jest pain! No i żeś sobie człowieku napstrykał. A ja sobie zginę. A. B. D. D? Dalej nie umie. I. Mamo! Oni mnie gryzą znowu, o co? Na szczęście... Nie, muszę tam zapisać na dole. Zginiesz! To gin, Jezus Maria, Boże, mnie to tam lotto. Tak szczerze. Trzeba było... być trzeźwym. Jak oni coś tam biorą dziwnego, to... Rozumu nie mają. Zaś stań między drzwiami a oknami, what? Nie ma okien. To ja, otwieraj szybko. Puść mnie. Nie tak prędko. Podaj hasło. Jaki John? No już dobra, John Woo. Boże. John Woo, o, ten od właśnie tych filmów. To pułapka. Tam jest pain. Tam jest pain, kurde. Będziecie mieć pain po tyłku. No i nie trafiła. Kuźwa nie umie skakać. Ura! Nie, bo tu... Patrz, umiesz tak, gościu, kuźwa, w locie zebrać amunicję? Nie sądzę. Halo? No liczyłam, bo ten mi wyskoczył na plecach ostatnio. Dzień dobry, ja po pranie przyszłam. Mario mi przy... Ten, kazał iść po pranie. A tam co? Ojojoj. Halo, za dużo tego prania żeście tam nawalili i dlatego tak ten automat tak skacze. Ja jeszcze mu jakąś disco muzykę włączyć i będzie dub, będzie do rytmu. O, życie. Dziękuję, teraz się zapiszę. No nie, no muszę ten szybkiego save'a ogarnąć sobie. Będzie zajebiście wtedy. Aha, muszę iść na... Muzyka windowa! Każdy uwielbia... Ja nie, nikt nie lubi. Jak ktoś powie muzyka w windzie, to chyba wszyscy po... Nie. To w większości pomyśli Mass Effect. Chyba.
Ale czemu muzyka w windzie musi być uspokajająca? Ja nie rozumiem. Ja bym jakieś tak, wiecie, jakiegoś metala wrzuciła jej. Ale jesteś w metalowej windzie, więc po co ci jeszcze... Ciekawe, czy da się te... Komornik, dzień dobry. Nie. A. Twoje śmieszne żarty na temat... Nie są śmieszne. Kto tam siusia? Zajęty! Chodź! Chodź! Wyjdź! Mi się chce! Really? Wyłaś! O, 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 wychodzi. Chodź. 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 Cholera! Za karę. Bo ja chcę skorzystać. W Bronxie narasta kryzys związany z wojną gangów o przejęcie kontroli nad handlem Walkirią. Najwyraźniej Max Payne, poszukiwany w związku z zabójstwem pracownika agencji do spraw walki z narkotykami, wypowiedział wojnę swoim niedawnym kolegom. Wśród jego ofiar znaleźli się groźni członkowie mafii, Joy i Virgilio Finito, a także Rico Muerte, podejrzany o kilka zabójstw w rejonie Chicago. Nowojorską policję postawiono w stan gotowości. Max Payne jest też poszukiwany listem gończym. Komisarz Jim Bravura obiecał podjęcie niezbędnych działań, które doprowadzą do ujęcia przestępcy. Nie ujawniono nam jednak, na czym będą polegać te działania. Dla wiadomości New York CNN mówiła Kira Silver. Kira, stąd idę. Pa. Amunicja do berety. Z okna. Dzień dobry, ja przyszłam przez okno i chyba musiałam przejść przez okno, nie chwal się. W dzisiejszym odcinku... Tak, chcę obejrzeć. Nie chcę tam chodzić. To ostatnie miejsce, w jakim chciałbym się znaleźć. Ale w końcu zawsze tam trafiam. Tyle tylko, że to nie ja rozmawiam z różowym flamingiem. Rozmawia z nim ktoś, kto wygląda zupełnie jak ja, ale jest zły. Prawdziwy ja chowam się w cieniu i obserwuję to wszystko. Flaming mówi. Tutaj może mówić. Lustra są lepsze niż telewizja. Powiedział, że lustra są lepsze niż telewizja. Nie wiem, skąd to wiem. Nie pytajcie. A ja, to znaczy mój sobowtór, kiwa głową i uśmiecha się, jakby to był świetny żart. A mnie to jest żart. I nagle coś złego się dzieje. Wiedzą, że tam jestem i odwracają się, spoglądając na mnie zimnymi oczyma. I Flaming znów mówi. Ściała upadłych aniołów. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Coś tam upadłych aniołów, ale nie wiem co. Oświetlonej szpitalnej sali. Nie wiem, co to oznacza. Pasami do łóżka. Już koniec? Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to jest takie nawiązanie do Twin Peaksów. Obejrzeliśmy kolejny odcinek serialu! Miłosnego! No, kuźwa, bo trafisz. O, pani! Pani, ty żeś pani nie zapisała, pani. Pani mogła rzucić coś mocnego. Nie no, nie było źle. Weź, etap windy. Oczywiście nie będziemy już drugi raz oglądać tego samego odcinka. Pixowego o flamingu. Wyłaź szybciej! Wow, raz na jakiś czas użyję śrutówki. To też przeskipuję, nie ma sensu. Widzieliśmy to przed chwilą. I tutaj sobie zapiszę. Save. I koniec telenoweli. Ciekawe, czy mogę rzucić tak bezpośrednio granatem, czy się nie odbije po prostu od szyby. W dzisiejszym odcinku. Jej, wygrałam!
te głupoty, dziękuję! Zasłużyłam. Ale nie miał sens tam ten rzucić granatem, tylko... Tylko nie skacz! W dzisiejszym odcinku... What?! Wszystko się odbija! Nikogo! Nikogo! Misia Gogo wczytuje, nie ma sensu rzucać granatem. Kurde by go. Nie ma oglądania, kuźwa, telewizji. Koniec, dobranocka się skończyła. Zaraz jak wylecę przez okno, to będzie boleć. Prędzej zginiesz, nie wylecisz przez okno, ale to jest mały szczegół. Kurde, no chciałabym tam do nich, tam, taram, tam. W dzisiejszym odcinku. Nie chcę tam chodzić. No Max Payne, no gratuluję, no kto inny jak nie ja. No widzę osoby ze strzelbą. Cicho, telewizor! Nie ma flamingów. Zapiszę sobie to niżej. Halo, życie. Życie to nie telenowela ponoć. Wiem, że ktoś tam stoi. I tak tam muszę iść. Żdęk. Dzień dobry. Widzicie mnie? Ja jestem pałkarz. Wesoły. Jeden przycisk. Hello? Macie... Wesołą windę, halo? Halo? Co jest? Co się, co? Kogo, co? A weź się strzelaj do siebie. Niebieski, czerwony. No to zielony. Nie, nie zielony! A co, ja będę się mieszać? Niech się sami tegują. Aha, pewnie mam... Okej, okay, samo się rozwaliło. Myślałem, że mam jeszcze popchnąć. Los mnie wszędzie, będę zła. Ja na kogo? Na grę. O Jezus Maria. A spie pa, nie mam czasu. Ale jestem cham. Dobra, uleczę się, bo potem wyjdzie, że będę ginąć, bo... Czemu tu tak ciemno? Ja bym mnie gościu nie widział. Ho, 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 panie! Bijemy się na śrutówki. Chodź. Tak to mogę grać! Panie, podchodźcie do mnie! Kolejka! Jak nie górska. Górę? Na co do cholery czekacie? Podkładają nam bomby, a wy co? Nic? Jajco! To przecież wojna do diabła! Na pingwiny, na pelikany, na... Ojojoj, drzwi. Tak, pod... Vini Gogniti? Właśnie ciebie szukałem. Payne! Cholerny gliniarz, od początku czułem, że coś jest z tobą nie tak. Za kogo ty się uważasz, cholerny glino? Nie możesz tak po prostu tu wchodzić i machać tym żelastwem. Kim ty w ogóle jesteś? Gliną. O Boże! Boże, postrzeliłeś mnie! Już nie żyjesz, Payne! Na co czekacie, przygłupy? Załatwcie go! No już! Z przyjemnością, szefie. Gogniti zwiał. Strach doda ci skrzydeł. Długo nie zagoni, gościu. Wait a minute, poczekajcie! Ja mam kuźwa strzelbę, z której nie umiem korzystać. Ale wy też macie jakieś... Za jak baba. Gogniti zostawił na biurku zgnieciony list. Wyszło dobrze. Mogło być gorzej.
Dobra, list miłosny, dajesz. Adresatem był Don Punchinello, ale Vinny nie odważył się dokończyć listu. Jackowi całkiem odbiło. W nocy zastrzelił Dino tylko dlatego, że chciał zobaczyć, jak wygląda jego mózg na ścianie. Po prostu zwariował. Za szybko tracimy ludzi i klientów. Gognity śmiertelnie bał się swojego szefa. Jack Lupino zupełnie oszalał. Jedziemy dalej, ale zapiszę. Szejwa. Ktoś jeszcze chce posmakować mojej strzelby? Vinny Gognity uciekał przerażony. Jak skoczył? Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja miałem porachunki z Jackiem Lupino. Gognity musiał się śpieszyć. Aniołem nie był, ale strach naprawdę dodaje skrzydeł. No raczej tak, kurde. Ktoś się boisz przed czymś? Ktoś cię goni? To spierpapier jak uhuhu, panie! Panie, to nawet nie myślisz o tym, czy żyjesz. Znaczy, no nie, no myśli się o tym, czy żyjesz. Ale uciekasz jak, no, jak, no jakbyś diabła zobaczył. Zobaczyła. Nie ma to tamto, kurde. Na górę, czy na bok? Na bok. Dojedź go! Aaaa, jeps. Przeżył. A nie. Gognity postanowił skorzystać ze środków komunikacji miejskiej. Musiałem pójść w jego ślady. Ale nic nie jedzie. Ale hop! Trafił. Ło, panie, myślałam, że nie. To była już druga moja przejażdżka pociągiem tej nocy. I wcale nie zapowiadała się lepiej od pierwszej. Podmuchy mroźnego wiatru kłuły w twarz jak papier ścierny i żyletki. A lód pod moimi dłońmi i stopami był twardy i śliski. A gdzieś w oddali słyszałem wycie syren. To miasto mnie poszukiwało. W przyspieszonym tempie mijałem Nowy Jork. Skryte w mroku dachy oraz martwe lasy anten i kominów stanowiły tylko rozmazane tło. Gdy pociąg zwolnił, Gognity znowu ruszył. Ale człowiek normalny już by się kurde wykwawił i zginął, umarł niestety, a on... Superman, lecę dalej, pa. Świetnie. Co to za stopklatka była? Panie. What? Panie, ja nie jestem Superman, ja muszę skoczyć na rury. Ha, ha, ha. A tam coś było ciekawe, nie sądzę. Może bym sobie przy okazji, tak wiecie, zapisała profilaktycznie u góry. Jezu, myślałam, że kot miał... Teraz znajdę, chyba znalazłam swoje powołanie, jak widzicie. Strzelba, śrutówka, której tak bardzo nienawidziłaś. Mech. Życie. Jest wyjście. Halo, zgubiłam się, chyba mam tam gdzieś iść. To tu nic nie widzę. Tu nic nie słyszę. Ale tam muszę skoczyć. Hop, sasaj, się zabij! Ła! Oczywiście, że się zabiła. No kto się czego nie spodziewał, no. Ale nie było źle. Ło, panie, trafiłeś! O! Co się dzieje? Co jest grane? Straciłam tą moc. Dzień dobry! Ale ja jestem lama. Halo! Mózgu! Mózgu. Krwinki. Nie no, krwinki to co innego, to nie mózg. Szare komórki, proszę się włączyć. To jesteście potrzebne.
Swojego. No świetnie. Proszę się włączyć. Tak, nadajemy sygnał. Mózgu. Już się włączyłeś. Jasne. Aleluja, parzek, nam cię nie. Nie. Czemu ja E chcę nacisnąć? O co chodzi? Teraz mi się amunicja skończy. Oj! Pięcie. Aha, mam tylko 8. Super. Do Desert Eagle. 40 ileś. Świetnie. No nie przepadam. No nic nie... Pa. Nie ma mnie tu. Do śrutówki! No broń, której nie za bardzo lubię. No pięknie. To Pain. Idzie na dół. Zabijcie drania. Dobra, szefie. Granatek! W porządku. Granatek. Oni idą do góry. Chodźcie, mam Kinder niespodziankę. Chyba, że wolicie ognistą Kinder niespodziankę, to też taką posiadam. O, panie. Tarzan przyszedł, wow. Miał jak Tarzan, halo. Ty Tarzanie też dostaniesz. Nie. Łahahaha, dosłownie. Ja wiem, teraz mam maszynówki. Ja nie wiem, dla kogo ja oszczędzam je. Dla siebie? Ja wiem, powinnam dwie może. Sprawdźmy. Kombo. Teraz widzę, że mam za dużo amunicji. No właśnie. Ale tu jest łapka, ale... O, tu są dwie, ojejku. Brakuje jeszcze dwóch. Ciekawe do czego? Nie wiem, do czegoś. No, zapiszę sobie. Jak widzicie, bardzo dobrze mi się gra. Są momenty, w których ginę z głupoty z lekkiej swojej. No ale to nie sprawia mi jakiegoś wkurzania. Nie, to was tam jest jeden. A, dwa. What the fuck? Nie, ja wczytuję. Nie, kurde. Panie. Jasne, że trafia. Jasne, że kuźwa trafia. Jasne, że oni muszą trafiać. Panie z panem szczerbą. Panie z panem szczerbą, ład. Co chodzi? Już? Odjeżdża? Psiną w dal, ład. No, tam jest. O, chodź tu, stój. Really? Windo. Ja się tak cieszysz jeszcze. Panie, ostatnio mnie tak brzuch nawalał, to żebym nawet nie pomyślała, żeby ten... Żeby, kurczę, uciekać czy coś. Dobra, ktoś jeszcze? Bo słyszałam, że chyba jeszcze. Albo i nie. Lepiej, żeby nie. Halo, w autku coś fajnego? Nie. A tu coś fajnego? Jakieś ammo. Nie. Desert Eagle. No, dzięki, nie chcę. Teraz usłyszę Elis. Jakie stój? Ja mogę biec. Biec? Nie no, windę musimy wziąć. Nie ma bata na to. Oczywiście zapiszę. Będę ginąć. A mnie tu nie ma! A ty tam jesteś. Łopanie, mam nadzieję, że nie wylecę z mapy. O, to ty masz cela. O kurka wodna, pięknie. Było coś na dole?
Nie. Nie? Amunicja. Ale mam zapas duży. Nie, póki co nie zapisuję sobie, wiecie. Ja wiem, że powinnam, zaraz mi wyskoczy. Rozwalmy frajera! Wow. Nie wiem, co mnie... uratowało! O kur... O kur... O tak wyleciałam w powietrze! Kurde... Kurde... Okej, dobra, może być taki zapis. Nie obrażam się ani trochę, no. Ale pamiętajmy, że on przyleci do mnie. No chodź. Ja... Aha, fajnie, że pod lufę wskoczyłam, dobra. Pozbieram sobie ammo, uleczę się. Nie będę żałować życia. Apteczek przeciwbólowych. O Jezu, ja sobie nigdy nie żałuję, jak mnie boli coś. Naprawdę. Nie cierpię, jak mnie coś boli. Głowa w szczególności. Rozwalmy frajera! No dostać białej gorączki. Znaczy ja dostaję białej gorączki. Jak mnie boli głowa. Zwariować idzie. Halo, panie kolego! Panie kolego, stój pan! Gdzie pan w billboard strzela? No wie pan co... No i dziury. Nie da się normalnie. Dzień dobry! Dziękuję za życie, tacie, dla... przeciwbólowe. Zresztą zaraz mi wyskoczy pewnie, co? To nie byłby Max Payne, jakby mi... Bogaci, cholernie bogaci. Nawet bogatsi niż ten Mundrala. Cholernie, cholernie bogaci. Nie! W świetliku. Chodźcie. Idziecie? A, i tak muszę tam... A, hop, na kartony! Nie! Jej. Jej, ale gdzie byście uciekli? Hej, hej. O, pieniążki. Beretta, o. Ale już mam beretę. Nie rzucaj we mnie granatem, kuźwa! Kuźwa! Tak to się kończy. Aha. Panie! Panie Janie, zaraz zginę znowu. Będziemy bogaci, cholernie bogaci. Nawet bogatsi niż ten Mundrala. Cholernie, cholernie. Zapiszę sobie. Bogaci. Ło, ja lecę! Ło, ja nie... Nie mogę wyjść. Fajnie, że... Stój! O Boże. Stój! Boże, co tam się wywaliło w powietrze? Wszystko. No i tak to wygląda. Ja jak zaczynam tłuc kartony, to nic w nich nie ma, a jak nie tłukę kartony, nagle zobaczę, to jest coś. Amen. Dosłownie. No i tak to się kończy i ja to potem się irytuję i koniec. Zapiszę sobie. Muszę sprawdzić, czy mi to działa, te F5, bo wystarczy, że naciskałbym tylko właśnie F5 i szybciej by to było, niż ja wchodzę do menu i zapisuję ręcznie. Chociaż raz na jakiś czas będę robić sobie taki zwykły, normalny zapis. Nie szybki, zwykły. Dzień dobry. Policja, działania, czy śnieżycy. Zaś muszę. Słychać. A, powodzenia! Dobra,
To jest to. Zaginę przez te drzwi, wparuje Payne z rządzą mordu w oczach. Albo on, albo my. Wpakuje w sukinsyna tyle ołowiu, że trudno... Powodzenia. Max Payne nie ma dokąd uciec. Jesteśmy bliscy schwytania go. Wtedy wydam oświadczenie. Teraz mam ważniejsze sprawy. Jim Bravura, zastępca szefa policji, odmówił szerszego komentarza. Nie licząc podejrzanych zwyczajów żywieniowych, Bravura wydawał się porządnym gościem. Los postawił nas jednak po różnych stronach barykady. Ale zawalił próbę schwytania mnie. Gliniarzy zgubiłem kilka dachów temu. Przynajmniej na jakiś czas. Można szafki? Nie. Właśnie ten nie bardzo. Dobra, wiecie, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku przejdę przez te drzwi, zrobię im kuku. Niespodziankę. I oni i tak czekają, że Nintendo przejdzie, więc przez te drzwi, więc no przejdę. No nie ma innego przejścia, tylko te drzwi. No i sprawdzę sobie, czy faktycznie mi F5 działa normalnie, że nic mi się tam nie stanie. Nie wiem. Nie przestanie mi się nagrywać, czy nie zrobię jakiejś dziwnej rzeczy, czy cokolwiek, bo to by było źle. No wiecie, F5 fajnie, bo szybki zapis. Zawsze, kiedy będę czuć się niepewnie, no to nacisnę sobie ten F5 i no i nie będziecie musieli widzieć, jak ja wchodzę do menu i zapisuję ręcznie co chwilę. No ale wiecie, czasem szybki zapis jest złowrogi, powiedzmy. I może się ten epsuć. I ten będzie, że miałam gdzieś... Nie no, ja za często zapisuję, żebym miała, nie wiem, tam bardzo grę popchaną do przodu za bardzo. Potem wracać do tego gdzieś tam rozdziału, parę rozdziałów do tyłu czy coś. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Jeśli tam na jakichś fajnych stronkach, bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Max Payne. Dzięki. Cześć.